Ja mam słabość do słodyczy, ale może nie jest to taka słabość w pełnym słowa tego znaczeniu, takim dosłownym. Ja uważam, że powinniśmy każdego dnia dostarczyć sobie jakąś dawkę przyjemności w postaci słodyczy, żeby potem nie zjeść po tygodniu dwóch tabliczek czekolady. Więc absolutnie codzienna dawka słodyczy jest skazana dla każdego. Na diecie pani restrykcyjnej była kiedyś? Nigdy. Gdybym była na jakiejkolwiek diecie, byłabym absolutnie nieszczęśliwym człowiekiem. Moja dieta trwała 4 godziny, podjęłam się diety sokowej i po 4 godzinach powiedziałam pas. Nie, absolutnie. A ta figura to wynik biegania przy dzieciach. Przez 3 lata po prostu robienie 13 km minimum dziennie z wózkiem, podnoszenie dzieci, odkładanie, podawanie zabawek, bo to jest cały czas jedno wielkie cardio. Więc geny i jakby aktywny czas spędzany z dzieciakami w pracy.